Dzień dobry, jest środa 4 marca. Marta Szulawska, zapraszam na przegląd najciekawszych informacji z regionu, czyli wydarzenia telewizji Streameo. Zaczynamy. Półfinał akcji Uczę się bezpiecznie żyć. Muflon Live. Wyjątkowe koncerty w MDK Muflon. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się półfinał akcji Uczę się bezpiecznie żyć. Do Jeleniej Góry przyjechali uczniowie z 80 szkół. W Jeleniej Górze odbył się pierwszy z czterech półfinałów 16 już edycji konkursu Uczę się bezpiecznie żyć. Udział w nim wzięło blisko 200 uczniów z ponad 80 placówek oświatowych z subregionu jeleniogórskiego. Moim zdaniem jest to bardzo ważne wydarzenie, bo teraz w życiu jest trudno. Występują różne ataki terrorystyczne, są różne powodzie, pożary i dzięki temu uczymy się, jak w tym środowisku żyć i jak w takich sytuacjach postąpić. Zakres wiedzy, jaką musieli wykazać się uczestnicy konkursu, był bardzo obszerny. Od zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy, odpowiedniego zachowania się w sytuacjach ekstremalnych, po zagadnienia dotyczące zdrowego żywienia, czy też ekologii. To najtrudniejszy konkurs w Polsce, zdecydowanie, naprawdę, bo oczywiście tych przedsięwzięć tego typu jest bardzo wiele, ale właśnie tych takich tematycznych. A te, które łączą w sobie 24 godziny życia człowieka, takich rzeczy nie ma. I dlatego to jest niezwykle trudne, od strony organizacyjnej bardzo trudne, ale najtrudniejsze dla tych dzieci. One naprawdę wiele miesięcy się przygotowują. I było nawet dzisiaj takie pytanie, czy my jesteśmy przygotowani na epidemię koronawirusa. Oczywiście jesteśmy od 16 lat przygotowani na to, dlatego że dzieci tak są świetnie przygotowane, reprezentują tak wysoki poziom, że ja nie mam wątpliwości, że to jest absolutna czołówka, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przed wirusami wszelkimi, więc naprawdę jest się czym pochwalić. Pod wrażeniem wiedzy dzieci i młodzieży były także służby ratunkowe. Chęć podjęcia samych działań już ratowniczych, czy w zakresie pierwszej pomocy, czy powiadamiania służb ratowniczych, wykrywania zagrożeń, u tych młodych ludzi jest dużo wyższa niż w naszych pokoleniach. Z każdym rokiem wygląda to zdecydowanie lepiej. Oczywiście błędy się zdarzają, ale te błędy eliminowane są na miejscu. Trudno się dziwić takiej opinii, bo uczestnicy biorący udział w konkursie traktują go niezwykle poważnie. Dzięki tym właśnie konkursie Uczę się bezpiecznie żyć, można się bardzo dużo nauczyć i można powiększyć swoją wiedzę i po prostu zachęcam do tego, żeby brali udział w takim fajnym konkursie. Półfinały konkursu odbędą się jeszcze we Wrocławiu, w Legnicy i w Wałbrzychu. Finał odbędzie się w stolicy Dolnego Śląska 7 kwietnia na Uniwersytecie Wrocławskim. W ramach karkonoskich inicjatyw obywatelskich rozmawiano o rozwoju turystyki. Poza tym otwarto nowe studio radiowo-telewizyjne Radia Kson. Jak skoordynować działania na rzecz rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej z naciskiem na turystykę? Między innymi ten temat został poruszony na kolejnym już w tym roku spotkaniu w ramach karkonoskich inicjatyw obywatelskich. Wzięli w nim udział przedstawiciele gmin, przedsiębiorca, także członek zarządu województwa dolnośląskiego Michał Bobowiec i wiceprzewodniczący sejmiku Marek Obrębalski. Ja myślę, że trzeba przede wszystkim, i to mówię jako były przewodnik, bardzo inteligentnego, takiego intelektualnego wręcz programu koordynacji tym ruchem turystycznym. I stąd też chodzi o takie nasycenie bardzo interesującymi ofertami turystycznymi poszczególnych biur podróży czy też grup turystycznych, aby to podzielić, część na Śnieżkę, część góry atrakcyjne, góry Kaczawskie, część bardzo atrakcyjne góry Izerskie, czy też nieodkryte właściwie Rudawy Janowickie. W 2019 roku Dolny Śląsk odwiedziło 18 milionów turystów. Dotychczas turyści przyjeżdżali, żeby po prostu zwyczajnie wypocząć. Teraz to już trochę nie wystarcza. Teraz turyści chcą oglądać zabytki. Teraz turyści chcą przyjechać na przykład po to, żeby realizować swoje hobby. A możliwości w samej Kotlinie Jeleniogórskiej jest wiele. Jak podkreślał Michał Bobowiec, aby odnieść sukces, wszyscy muszą grać jak jedna drużyna. I w mojej ocenie Wrocław jest tym dla Dolnego Śląska, czym Messi jest dla drużyny piłkarskiej Barcelony. W karkonoskim sejmiku osób niepełnosprawnych rozmawiano także o pogłębiającym się problemie braku wody, a także przeniesieniu ruchu turystycznego w mniej popularne miejsca Kotliny. Jeżeli już w ubiegłym roku rejestrowaliśmy ponad 11 tysięcy
osób wchodzących na Śnieżkę dziennie, no to z pewnością kiedyś może przyjść taka sytuacja, że będziemy musieli limitować czy regulować ten ruch tak, aby przede wszystkim no, było tam bezpiecznie, bo inaczej ludzie zadepczą się, a jednocześnie stworzą sami dla siebie niebezpieczeństwo. Z dużym zainteresowaniem spotkał się pomysł tworzenia sieci dróg pieszo-rowerowych na Dolnym Śląsku i połączenia już istniejących. Na pewno bym chciała ścieżkę z Karpacza przez Ścięgny do Kowar i dalej z Kowar na Wojków i na Gruszków, bo to jest bardzo fajny kierunek. Drugi kierunek, który by poszedł, to na pewno na Kamienną Górę, ale każdy kierunek, który tylko powstanie, będzie super rozwiązaniem. Tuż przed spotkaniem otwarto nowo radiowo-telewizyjne studio Radia Kson. To nowe możliwości podkreślali radiowcy. Stąd będziemy mogli nadawać audycje na żywo, co zresztą już robimy. I przede wszystkim uzyskane dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności, który sfinansował nam to wspaniałe studio i które pozwolił na dalszy rozwój. To właśnie stąd nadawany będzie program na żywo. Poza stałą ramówką będzie więcej porad i rozmów z interesującymi gośćmi. Programy na żywo dają też to, że słuchacz bezpośrednio może z nami się skontaktować. Jeżeli dochodzi do interakcji takiej na żywo, to wtedy radio staje się bardziej atrakcyjne i do tego zmierzamy. Radia Kson słuchać można w internecie lub za pomocą podcastów. Pierwsze 20 osób, które odwiedzą radiowców, otrzyma płyty z zapisem koncertu, który odbył się w ramach zeszłorocznych Dni Papieskich. Natomiast kolejne spotkanie w ramach Karkonoskich Inicjatyw Obywatelskich odbędzie się w maju. Coraz więcej osób z regionu jeleniogórskiego korzysta z badań rezonansem magnetycznym i tomografem komputerowym. Teraz nie tylko badania, ale ich opis mogą mieć w ciągu kilku dni. Tylko w ciągu pierwszego tygodnia funkcjonowania Centrum Omega Diagnostyka Obrazowa udało się przebadać ponad 60 osób. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nowoczesny rezonans magnetyczny. Wykorzystuje on ponad 100 różnych programów dedykowanych przede wszystkim dla pacjentów onkologicznych i ortopedycznych. Omega Diagnostyka Obrazowa wykonuje kompleksowe badania zarówno tomografem komputerowym, jak i rezonansem magnetycznym. Już w tej chwili pacjentów jest bardzo dużo, gdyż zapotrzebowanie w regionie jest ogromne. Niemniej jednak, jak widzimy, tutaj praktycznie nie ma kolejek, gdyż zarówno na termin badania, jak i na opis pacjenci nie czekają dłużej niż 3 dni. Robimy badania przekrojowe, właściwie badamy całego pacjenta w zależności od potrzeby. Jeżeli chodzi o charakterystykę placówki, no to mamy rezonans 1,5-teslowy, jest to taki złoty środek. Aktualnie w diagnostyce za pomocą magnesu, czyli rezonansu magnetycznego. Badanie trwa od 20 do 40 minut. Dostosowane jest ono do indywidualnych potrzeb pacjenta. Przede wszystkim jest to badanie neutralne dla pacjenta. Nie ma tutaj promieniowania. Rezonans jest najlepszy. Jest najdokładniejszy, ale przede wszystkim nie naraża pacjenta na dawki promieniowania. Możliwości sprzętu są ogromne. Wykorzystywane są tu sentencje dynamiczne, które są niezwykle potrzebne w diagnostyce prostaty. Wykonujemy również perfuzję i badania takie oparte na przepływie. Możemy wykonać na przykład angiografię bez podania kontrastu. Jest to możliwe tylko właśnie w badaniu za pomocą rezonansu magnetycznego. Na badania można rejestrować się zarówno telefonicznie, jak i przez stronę internetową oraz osobiście na ulicy Bankowej w Jeleniej Górze. Termy Cieplickie mają już 6 lat. W tym roku kompleks basenowy odwiedzi 2-milionowy gość. Budowa Term Cieplickich miała tyle samo zwolenników, co przeciwników, a temat wykorzystania wód termalnych obrósł już legendą. Jednak po 6 latach funkcjonowania okazuje się, że pomysł był trafiony. Byłem jednym z nielicznych, który uważał, że lokalizacja w tym miejscu term i budowa term to jest strzał w dziesiątkę, strzał, który pozwoli nam, żeby Cieplice, żeby Jelenia Góra była tym miejscem, które turyści będą chcieli odwiedzać. Dobra decyzja wszystkich tych, którzy aktywnie w tym uczestniczyli. Myślę, że najlepszą wizytówką to jest to, że odwiedza nas średniorocznie ponad 300 tysięcy. We wtorek co 50. gość otrzymywał specjalne upominki, a każdy mógł przekonać się, jak smakuje urodzinowy tort Term Cieplickich. Choć to nie słodkości przyciągnęły tu mieszkańców i turystów. To bogan. Zjeżdżalnie, masaże, spa, jacuzzi. I węku. Słyszałeś o tym miejscu? Tak, słyszałem. Co słyszałeś? Tyle, że jest i że są tutaj termy dosyć dobre, fajne, także no i ciekawość tutaj nas sprowadziła. Staram się tu być każdego ranka, jeżeli czas mi na to pozwala. To świetne miejsce. Dużo
dużo atrakcji dla dzieci przede wszystkim. No dzieci się chcą bawić, tak? Bardzo lubią wodę. My wszyscy pływamy zresztą. Mała już też się nauczyła pływać. Wczoraj pływała pierwszy raz już tak porządnie. 15% więcej odwiedzających w skali roku mają zapewnić Termom Cieplickim planowane inwestycje. W tym roku rozpoczynamy projekt wodnego placu zabaw i docelowo jeszcze jedną nieckę, tak żeby rozszerzylibyśmy w granicach 600 metrów lustra wody. W tej beczce miodu jest jednak kropla dziegciu. W tych takich szczytowych momentach no niestety mamy bardzo takie zjawisko nieprzychylne, kolejki, no mamy ograniczenia, nie wpuszczamy, nie jesteśmy wpuścić wszystkich zainteresowanych. Ze względu na przerwę techniczną 9 i 10 marca termy będą zamknięte. Przez te dwa dni strefa basenowa będzie nieczynna, natomiast strefa squash i fitness będzie czynna normalnie od godziny 6 do 22. W tym roku Termy Cieplickie spodziewają się 2-milionowego gościa. Już w sobotę w Miejskim Domu Kultury Muflon odbędą się dwa koncerty w ramach projektu Muflon Live. Jako pierwsi zaprezentują się trio Natalii Lubrano i zespół Grooves z Czech. Tego koncertu nie można przegapić. Nie dość, że będzie podwójny, to jeszcze różnorodny i atrakcyjny nie tylko muzycznie, ale i wizualnie. Już w najbliższą sobotę w ramach projektu Muflon Live posłuchać będzie można trio Natalii Lubrano i Krzysztofa Rzesławskiego. Zaprezentują oni największe przeboje Agnieszki Osieckiej na jazzowo. I ta jedna, jedyna kobieta. Dobranoc, panowie, dobranoc. Obrączki na szczęście pchły na noc. Samo przejście jest ciekawe, ponieważ artyści będą mogli się wymieszać z publicznością. Po jednej stronie zagra Natalia Lubrano ze swoim trio w koncercie Osiecka na jazzowo. Po koncercie Natalii zmieniamy stylistykę. Zagra zespół Grooves z Wrychlabi. Będzie to Dixieland. Muflon Live to projekt, który 7 lat temu podbił szturmem jeleniogórską publiczność. Koncerty zarówno te 7 marca, jak i 4 kwietnia transmitowane będą na żywo. Transmisja będzie na naszej stronie internetowej muflonsobieszów.pl, na kanale YouTube, na kanale telewizji Streameo oraz w mediach społecznościowych. Koncerty są darmowe. Wejściówki należy jednak odebrać w sekretariacie Domu Kultury Muflon w Sobieszowie. A my przypominamy, że podwójny koncert Natalii Lubrano oraz czeskiej formacji Grooves rozpocznie się o godzinie 18. Kwietniowa odsłona Muflon Live zapowiada się równie interesująco. Goi, przedstawiciel alternatywnej sceny muzycznej, oraz Immortal Onion, którzy już występowali w Miejskim Domu Kultury Muflon. Koncerty w ramach projektu Muflon Live zrealizowane będą dzięki transgranicznemu projektowi MDK Muflon i czeskiego Domu Kultury z Wrchlabi. Bieg Piastów przyciąga jak magnes, a tegoroczna edycja była szczególna. Co stanowi o wyjątkowości tej imprezy i kiedy zakończy się rozbudowa Polany Jakuszyckiej? Krzysztof Borys. Bo narta na dół musi ślizgać bardzo dobrze, czyli inaczej w naszym żargonie będzie bardzo dobrze jechać, a na podbiegach musi trzymać. Ot prosty przepis na to, jak nartę powinno się smarować. Ale żeby do mety dobiec, trzeba zadbać także o ciało. Na pewno dobrze się odżywić, co zjeść, załatwić w toalecie co trzeba. I można ruszać po zwycięstwo, a to na koronnym dystansie biegu Piastów. Po 8 latach przerwy znów padło łupem reprezentanta Polski. 44. edycja tego narciarskiego święta była pod każdym względem wyjątkowa. Z dnia na dzień bito rekordy frekwencji, ilości zawodników czy startujących kobiet, a pogoda jak zwykle zaskoczyła. Tyle różnych mieliśmy warunków. Mieliśmy za dużo śniegu, za mało śniegu. Zawsze tutaj coś się zmienia. Nie zmienia się jedno, mówią goście i turyści. Jakuszyce i bieg Piastów mają magnetyczną siłę, której nie sposób się oprzeć. Ja uwielbiam góry Izerskie. Ja tutaj jestem piechurem stałym. Próbowałem też biegać na nartach, ale to nie jest mój sport. Uwielbiam bieg Piastów. Przyjeżdżam tutaj od lat, kilkunastu. Mój udział był tylko symboliczny, ale to wielki zaszczyt być częścią tak wielkiego wydarzenia. Po pierwsze, to wielkie szczęście mieć naturalny śnieg. Macie dobrze przygotowane trasy,
choć wymagające. Od 2008 roku bieg Piastów należy do prestiżowego cyklu World Loped. World Loped zrzesza 20 najbardziej prestiżowych biegów na całym świecie. W tym roku ze względu na małośnieżną zimę 5 biegów musiało być odwołanych. World Loped skiers. Uczestnicy cyklu World Loped uwielbiają podróżować, spotykać ludzi, a Polacy są bardzo przyjaźni, otwarci. To czysta przyjemność móc tu gościć. Jeden powód więcej, aby odwiedzić nasz kraj i Jakuszyce, turyści i goście będą mieli już za 2 lata, kiedy do użytku zostanie oddane Dolnośląskie Centrum Sportu. Prace budowlane idą zgodnie z harmonogramem i na razie nie ma żadnych opóźnień. To będzie nasza naprawdę sztandarowa inwestycja w sport na Dolnym Śląsku. Chodzi nam o organizację takich imprez jak Mistrzostwa Europy, jak Mistrzostwa Świata, tak w biegach, w biatlonie. Z taką infrastrukturą, jaką budujemy tutaj na Polanie Jakuszyckiej, to będzie możliwe. Obiekt będzie cały czas zapleczem dla wszystkich turystów, dla wszystkich mieszkańców, którzy korzystają z Polany Jakuszyckiej. Przez cały rok będzie można gdzieś usiąść, zjeść, napić się, skorzystać z całego zaplecza sanitarnego. Obiekt ma być oddany do użytku już na przełomie kwietnia i maja 2021 roku. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję serdecznie za uwagę i w imieniu Klaudii Rusek zapraszam na piątkowe wydarzenia.